starostwie powiatowym w Wejherowie odbył się pierwszy w tym roku konwent samorządowy. Była to również doskonała okazja, aby zaprosić i poznać nowego wojewodę pomorskiego Dariusza Drelich. Takie spotkania są bardzo potrzebne. Wymieniamy się przede wszystkim opiniami, sugestiami. Ja też chcę wysłuchać potrzeby, jakie mają wójtowie. I wspólnie ustalamy strategię działania na dany rok. Dzisiaj akurat jest pierwsze spotkanie w tym nowym roku, więc też powiemy sobie, poruszymy tematy dróg najważniejsze, jakie są propozycje na ten rok do ustalenia, ale też ustalimy, jaką tematyką będziemy się zajmować w całym tym roku. Spotkanie było doskonałą okazją do tego, aby poruszyć nurtujące kwestie, lecz z drugiej strony samorządowcy chcieli dowiedzieć się, czego mogą oczekiwać od wojewody, aby współpraca z województwem układała się jak najlepiej. Spotkanie poświęcone było omówieniu bieżących spraw dotyczących m.in. możliwości pozyskania środków z dwóch projektów unijnych. Konwenty poświęcone są różnym tematom, które dla wszystkich gmin, a szczególnie dla ich mieszkańców są bardzo interesujące i dążymy do tego, żeby w miarę możliwości wspólnie rozwiązywać problemy. Jak podkreśliła podczas spotkania starosta, współpraca jest bardzo potrzebna, gdyż łatwiej i taniej jest coś zrobić, gdy robi się to wspólnie. Podczas konwentu wojewoda odpowiadał na liczne pytania. Wśród spraw interesujących zebranych były tematy dotyczące programu przebudowy dróg lokalnych, inwestycji, skrócenia terminów oczekiwania na decyzję czy programu 500+. W spotkaniu udział wzięli wójtowie oraz burmistrzowie, jak również przedstawiciele Urzędu Miasta.